10 komunistycznych państw. Dziś opowiem o państwach komunistycznych, niektóre nadal istnieją, niektóre już nie. Zwróćmy uwagę na plusy tych państw i na minusy. Gwatemala. Komunizm panował w Gwatemali od 1944 roku do 1954 roku. Był to okres w historii Gwatemali między powstaniem, które obaliło dyktatora Juana Federico Ponce Valdeza, a zaaranżowany przez Stany Zjednoczone zamachem stanu. W tym okresie przywódców Gwatemali było dwóch. Najpierw był to Arévalo, a później Arbenz. To jest przykład chyba jedyny na tej liście, kiedy komunizm się sprawdził i działał od A do Z, ale nie był to komunizm, jaki znamy ze Związku Radzieckiego, ale demokratyczna odmiana komunizmu, w której faktycznie rządzili ludzie. Taka trochę demokracja bezpośrednia, tylko lekko zmodyfikowana. Na przykład Arévalo określał swoją ideologię jako duchowy socjalizm. Był zdecydowanie przeciwny klasycznemu marksizmowi i wierzył w społeczeństwo kapitalistyczne, gdzie rynek ureguluje korzyści dla całej populacji. Rozumiecie? Socjalistyczny kapitalizm wymyślił. Wiem, że dla nas to jest w ogóle bzdeta, ale naprawdę Latynosi bardzo eksperymentowali zarówno z kapitalizmem, jak i komunizmem i szukali tej jednej idealnej drogi. Dlaczego mówię o Gwatemali w kontekście państw komunistycznych? A przecież tam to wszystko było dużo bardziej skomplikowane i niejednoznaczne, bo rząd USA uznał Gwatemalę za skrajnie komunistyczną. W końcu Amerykanie, chcąc pozbyć się komunistów, zorganizowali zamach stanu i obalili rząd gwatemalski i wprowadzili swoje zasady. A opowiem wam taką krótką historyjkę, ciekawostkę. W Gwatemali mieszkał Che Guevara jeszcze jako młody chłopak. Pracował w laboratorium, miał dziewczynę i żyło mu się tam jak w raju. Wiecie, nieźle zarabiał, cieszył się wolnością, słońcem, egzotyką itp. I bardzo popierał tamtejszy rząd. A kiedy przyszli Amerykanie, opowiedział się po stronie rządu, za co został skazany na śmierć. Udało mu się uciec do Meksyku i był zrozpaczony, że jego idealne życie się załamało przez Amerykanów. Stąd taka ślepa miłość do komunizmu i nienawiść do USA. Tak na przyszłość, żebyście wiedzieli. Kambodża. W Kambodży rządzili Czerwoni Khmerzy. Członkowie ruchu wywodzili się z Komunistycznej Partii Kambodży. W 1975 roku po zwycięstwie w wojnie domowej zdobyli władzę, tworząc demokratyczną Kampuczę. Polityka ludobójstwa prowadzona przez frakcję ruchu skupioną wokół Pol Pota doprowadziła do wewnętrznego rozłamu w grupie, a następnie interwencja wojsk wietnamskich obaliła reżim. Czerwoni Khmerzy przeszli do podziemia i korzystając z pomocy Stanów Zjednoczonych, Tajlandii i Chin do końca lat 90. prowadzili wojnę domową z prowietnamskim rządem. W 1981 roku Czerwoni Khmerzy zrezygnowali z ideologii komunistycznej, a od 1982 roku razem z monarchistami i prawicowymi republikanami wchodzili w skład koalicyjnego rządu demokratycznej Kampuczy. Ogólnie Pol Pot był totalnym świrem. Na ideologię polpotyzmu duży wpływ miał stalinizm, który był formułujący. Między innymi Pol Pot nakazał kłaść nacisk na kierownictwo, które miało decydujący wpływ na rewolucję. Częste składanie przez członków krytyki, samokrytyki uświadamiał, że marksizm, leninizm nie jest dogmatem, lecz wskazówką w działaniu, która jest wzbogacona przez doświadczenia narodów oraz, że trzeba wszędzie szukać wrogów. Gość zabijał za wszystko, nawet za noszenie okularów, bo to przecież wyraz inteligencji, a inteligencja nie może być ruchem robotniczym. Sam był nauczycielem, czyli inteligentem. Laos. W 1973 roku po upadku prawicowego rządu doszło do zawarcia koalicji rządowej przez Patet Lao i neutralistów, czyli zwolenników generała Kongale. Pełne zwycięstwo Patet Lao w 1975 roku umożliwiło zwycięstwo sił komunistycznych w wojnie wietnamskiej. Wietnamscy komuniści wsparli Patet Lao, co przyczyniło się do zakończenia w grudniu 1975 roku okresu długoletniej wojny domowej, likwidacji monarchii i utworzenia Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Na czele republiki jako prezydent stanął książę. Komunistyczny Laos zawarł sojusz z komunistycznym Wietnamem, który pozwolił wojskom wietnamskim na stacjonowanie w kraju do 1988 roku. Miało to na celu pomóc rządowi Laosu w likwidacji niedobitków wspieranej przez Amerykanów partyzantki. Nawet współcześnie jedyną legalną partią polityczną jest Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna, a mimo to Laos jest krajem rozwijającym się. 80% ludności zatrudnia się w rolnictwie, które dostarcza 49% PKB.
Socjalistyczna Republika Wietnamu. Państwo wietnamskie jest republiką socjalistyczną o charakterze komunistycznej dyktatury. Według Amnesty International rządząca partia stosuje masowe represje wobec opozycji, ograniczana jest wolność słowa i zgromadzeń. Według uciekinierów więźniowie są wykorzystywani do pracy przymusowej, której eksport jest jednym z głównych źródeł dochodów partii. Powszechne są naruszenia praw pracowniczych i praw człowieka. A faza zajumał im flagę, majaja gość. RPA. RPA było terytorium kolonialnym okupowanym. W 1966 roku tamtejsza organizacja ludu Afryki Południowo-Zachodniej rozpoczęła wojnę o niepodległość. W 1961 roku władze proklamowały powstanie RPA, przecinając ostatecznie konstytucyjne więzy łączące kraj z Wielką Brytanią. Wycofały się przy tym z udziału we wspólnocie narodów RPA i odcinając się od ONZ. Panował tam kompletny bałagan i być może byłoby to kolejne państwo zbrodnicze, gdyby nie de Klerk. W 1989 roku na czele rządzącej partii i na stanowisku prezydenta stał właśnie Frederick Willem de Klerk. Polityk rozpoczął likwidację białego terroru. W 1990 roku zalegalizował afrykańską partię, zwolnił z więzienia nieformalnego lidera ruchu Nelsona Mandelę i rozpoczął dialog z opozycją. Ustawodawnictwo byłego terroru zniesiono w 1991 roku, a z kolei afrykańskie ruchy murzyńskie zrzekły się walki zbrojnej. W 1994 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory powszechne. Demokratyzacja przyczyniła się do zniesienia międzynarodowych sankcji. W wyborach z 1994 roku zwyciężyła komunistyczna partia Mandeli, zaś Mandela został wybrany prezydentem. De Klerk został wiceprezydentem. W skład rządu weszła też Partia Wolności. W 1996 roku uchwalono nową konstytucję. W 1999 roku nowym prezydentem został wybrany dotychczasowy współpracownik Mandeli, Thabo Mbeki. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952-1989. Rządy sprawowała komunistyczna Polska Partia Robotnicza, a następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ludowe Wojsko Polskie było zdominowane i kontrolowane przez rządzącą partię komunistyczną i jako część struktur Układu Warszawskiego podlegało dowództwu Armii Radzieckiej. Proszę Państwa, Polska Rzeczpospolita Ludowa to była Polska, tak jak III Rzesza to były Niemcy, a Związek Radziecki to była Rosja. Nie okłamujmy się. Byliśmy państwem komunistycznym i swoje zrobiliśmy. Czy mówiąc o chorwackich ustaszach mówimy o nich Niemcy? Czy mówiąc o Francji Vichy mówimy o nich Niemcy? To dlaczego Polska Ludowa jest utożsamiana ze Związkiem Radzieckim? To było nasze państwo zdominowane przez elity, nieetycznie postępujące, ale to była Polska. Przyjęło się mówić, że Polska to było tylko podziemie, a nie władza. Bzdura. To były po prostu dwie opcje polityczne. Równie dobrze mogą powiedzieć Chorwaci, Austriacy, Francuzi, Hiszpanie, Włosi czy Słowacy, że nie, to nie my atakowaliśmy, to Niemcy. My pod ich wpływami byliśmy. Druga rzecz. Polacy zabili Pileckiego. Polacy dokonywali zbrodni w więzieniach i Polacy zabijali jakowców. Nie, to nie Polacy, to komuniści. Okej. Tylko w takim razie to nie Niemcy mordowali w obozach, tylko naziści. Zobaczcie, jak na Niemców powie się naziści, to jest oburzenie. Nie mów o nich, naziści to byli Niemcy. To dlaczego na Polaków z okresu PRL-u nie mówimy Polacy, tylko komuniści? Dziś Niemcy chcą się odciąć od III Rzeszy, mówią, że byli zniewoleni przez nazistów i nas to bawi, bo przecież oni byli nazistami, a nie byli przez nich zniewoleni, tak? Tak jak my byliśmy komunistami, a nie byliśmy przez nich zniewoleni. Niemcy też mieli swój ruch oporu, tylko Hitler był dużo bardziej bezwzględny od komunistów, więc skuteczniej to tępił. Przyjmijmy wreszcie jedną wersję historii. Albo byli naziści komuniści, albo byli Polacy i Niemcy. Kuba. Wyspiarskie państwo unitarne w Ameryce Północnej, położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli. Zaostrzenie wewnętrznego konfliktu politycznego w czasie zimnej wojny i kryzys gospodarczy skłonił Batistę do przeprowadzenia w 1952 roku zamachu stanu. Dyktator zalegalizował władzę w zbojkotowanych przez opozycjonistów wyborach z 1954 roku. Rządy dyktatora obaliła rewolucja kubańska, w wyniku której władzę w 1959 roku objęła zbrojna opozycja zgrupowana w ruchu 26 lipca i Armii Powstańczej.
Jak to było z komunistyczną Kubą? Rewolucja tam była potrzebna, bo rządzący Batista był szalonym tyranem, gorszym niż Castro. Facet dogadał się z USA, USA przesyłało na Kubę kartele narkotykowe, mafię i tak dalej, a on zrobił z tej wyspy wielki i bogaty El Dorado, ale przepaść majątkowa była olbrzymia. Brakowało szpitali, szkół, policji, no bo po co to komu w wielkim parku rozrywki? Castro obalił rząd i na początku naprawdę było dobrze. Dlaczego? Bo Castro dostawał kasę ze Związku Radzieckiego, budował szpitale, szkoły, rozwijał to państwo. Kiedy jednak finansowanie z Rosji się skończyło, a Castro popadł w obłęd, zaczął się terror. Dziś można mówić o liberalizacji Kuby, ale jeszcze w XX wieku nieciekawie tam było. Korea Północna, właściwie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, to republika socjalistyczna z jednoizbowym parlamentem, najwyższym zgromadzeniem ludowym. Korea Północna, mimo istnienia trzech partii politycznych, jest de facto państwem o ustroju jednopartyjnym, rządzone przez Demokratyczny Front na Rzecz Zjednoczenia Ojczyzny z Partią Pracy Korei na czele. Liczne organizacje zajmujące się obronią praw człowieka wymieniają Koreę Północną jako jeden z krajów, które nie przestrzegają praw człowieka i w których sytuacja obywateli pod tym względem jest najgorsza. Uciekinierzy z Korei Północnej, którym udało się przeżyć, mówią o istnieniu obozów pracy i obozów koncentracyjnych, w których przebywać ma od 100 do 200 tysięcy obywateli. Według ujawnionych w 2013 roku nagrań, praca w obozach ma charakter wyniszczający. Aparat represji uległ liberalizacji pod koniec lat 90. Okazało się, że Korea Północna ma bardzo niski przyrost naturalny. Liczne wyroki śmierci władze zaczęły zamieniać na mniej dotkliwe kary. W całym kraju, nie tylko wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, rozkwitła korupcja. Prostytucja w Korei Północnej jest kontrolowana przez tamtejszy rząd. Chińska Republika Ludowa. Choć środki kontroli gospodarczej zostały znacznie złagodzone w Chinach w 1978 roku, działalność polityczna w dalszym ciągu była ściśle kontrolowana przez rząd centralny i władze lokalne. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej Chin stanowi, że prawa podstawowe obywateli obejmują wolność słowa, wolność prasy, prawo do sprawiedliwego procesu, wolność wyznania w wyborach powszechnych i praw majątkowych. Jednakże przepisy te nie są stosowane w praktyce. Cenzura polityczna wypowiedzi informacji w sposób jawny i rutynowy ucisza krytykę rządu i rządzącej komunistycznej partii Chin. Wiele zagranicznych rządów i organizacji pozarządowych stale krytykuje władze Chińskiej Republiki Ludowej z powodu powszechnego łamania praw obywatelskich, w tym systematycznego stosowania długiego przetrzymywania w areszcie bez procesu, wymuszania zeznań, tortur, znęcania się nad więźniami, ograniczeń wolności słowa, zgromadzeń, zrzeszania się, religii, prasy i prawa pracy. Chiny są światowym liderem w zakresie stosowania kary śmierci. W 2004 roku wykonano tam około 90% wszystkich egzekucji. Ogólnie jak najbardziej popieram USA za to, że prowadzi wojnę handlową z tym państwem. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony 30 grudnia 1922 roku na mocy traktatu założycielskiego ZSRR, zawartego przez rządzone wspólnie przez bolszewików, lecz formalnie niepodległe rosyjsko-FSRR, ukraińsko-białoruską i zakaukaską SRRR. Związek Radziecki był państwem totalitarnym, w którym wielokrotnie zmieniała się władza, więc ciężko o nim powiedzieć w jednolity sposób, ale było to państwo, które bardzo szybko porzuciło ideę rządów ludu, a stało się wielkim imperialistycznym graczem.